Andrzej Januszajtis. Gdy w grudniu 1945 roku po raz pierwszy pojawił się w Gdańsku, ujrzał ruiny przykryte śniegiem. Ten widok sprawił, że od razu pokochał to miasto. Historia Gdańska pochłonęła go całkowicie. Był uczestnikiem i świadkiem odbudowy głównego miasta. Autor wielu książek poświęconych przeszłości Grodu nad Motławą. Pierwszy raz zobaczyłem Gdańsk w 1945 roku w grudniu. Była to ciekawa okoliczność. Po prostu nasz sąsiad w Lublinie, bo ja się urodziłem w Lidzie, a wychowałem w Lublinie. Nasz sąsiad z Lublina przeprowadził się do Sopotu i jego teściowa została w Gdańsku. I ja jako wówczas 17-letni chłopak, młodzieniec, miałem przetransportować tą teściową do Sopotu. Trzeba pamiętać, że Warszawa była zniszczona. Trzeba było jechać przez Łódź pociągiem. W Łodzi przesiadka z przygodami, bo starsza pani była analfabetką. Tak, jeszcze byli wtedy analfabeci. I na peronie w Łodzi Kaliskiej kazałem jej zaczekać i poszedłem dowiedzieć się, kiedy będzie pociąg do Gdańska, a ona w tym czasie wsiadła do jakiegoś nadjeżdżającego pociągu. Jak wróciłem, musiałem ją wyciągać, bo ten pociąg oczywiście jechał całkiem w inną stronę. No ale w końcu dotarliśmy do Gdańska, do Sopotu. Była zima, to było przed świętami Bożego Narodzenia. Padał śnieg, a ja się wybrałem do Gdańska i chodziłem tutaj. Gdańsk był zrujnowany w Śródmieście i nigdy nie zapomnę tych wrażeń. Stosy gruzów, to wszystko przykryte śniegiem. Śnieg łagodził te rany wojenne. To tak wyglądało jak jakiś opatrunek. Wypalone fasady z oczodołami okien i przykryte taką łagodzącą warstwą śniegu. I zawsze mówię, spod tego śniegu błyskało złoto. To miasto było złote, było mnóstwo złoceń. Można powiedzieć, że się zakochałem w tym mieście od pierwszego wejrzenia. Bo jeśli zrujnowane miasto jest tak piękne, no to można było sobie wyobrazić, jak musiało być piękne przedtem i jak może być piękne po odbudowie. No i to się ziściło. Potem byłem jeszcze kilka razy w Gdańsku, byłem harcerzem, byliśmy na obozach letnich w Orłowie, w Redłowie i zawsze to było połączone z wycieczką do Gdańska. Zrobiłem nawet taką sprawność harcerską przewodnika po dużym mieście i wybrałem sobie Gdańsk. No wtedy mało było źródeł. Dzisiaj wiem, że pomyliłem Dom Przyrodników z Domem Angielskim, bo obydwa wielkie fasady zrujnowane, wypalone właściwie. No ale w każdym razie pogłębiałem swoje zainteresowania i w 1948 roku matura, gdzie na studia? Oczywiście do Gdańska. Na Politechnice był do 1948 roku Wydział Lotniczy i po prostu chciałem zdawać i studiować konstrukcję samolotów, ale miałem pecha, bo akurat zlikwidowali ten wydział, więc wybrałem konstrukcję samochodów. Zdawałem na wydział mechaniczny, no jakie były czasy, to świadczy fakt, no ja nie byłem w żadnej organizacji, nie należałem do rodzącego się wówczas Związku Walki Młodych komunistycznego oczywiście. Rodzice nie byli robotnikami ani chłopami, tylko inteligentami. Z wolnego egzaminu było 40 miejsc i mnie przyjęto jako 36, czyli niewiele brakło, a w ogóle bym nie zdał. Ale kiedy później, już po skończeniu studiów, miałem okazję zajrzeć do archiwum, do tych protokołów egzaminacyjnych, to okazało się, że ja zdałem jako drugi.
A potem przesuwano kreska za to, że nie jestem z właściwej rodziny, że nie jestem we właściwej organizacji i tak dalej. No ale grunt, że zdałem, zacząłem studia. Po zakończeniu studiów wiedziałem już, że nie będę pracował jako magister inżynier budowy samochodów. Zresztą były przydziały pracy, dostałem przydział pracy do jakiegoś państwowego ośrodka maszynowego pod Koszalinem na wsi. Nie zgłosiłem się, ale w międzyczasie już tu zwolniła się miejsce w katedrze fizyki i tam zacząłem pracować. Ścigali mnie prokuratorsko, ale jakoś w końcu mój profesor zdenerwował się, pojechał do Warszawy i załatwił w ministerstwie zmianę przydziału. To tylko tak na marginesie oczywiście. Pierwsze lata studiów były bardzo obciążające, zresztą dalsze też, bo nawet jak już miałem mniej roboty na studiach, to sobie przypomniałem, że przecież trzeba dokończyć studia muzyki, kontynuować gry na fortepianie, więc byłem w średniej szkole muzycznej, wyższej szkole muzycznej, jednocześnie już po studiach trzeba było robić doktorat. To było wszystko trudne do pogodzenia, ale tak gdzieś od 1958 roku, kiedy zamieszkałem w Gdańsku, bo przedtem mieszkałem w Sopocie, także do Gdańska tylko się przyjeżdżało. Od kiedy zamieszkałem w Gdańsku, na Starym Mieście, na ulicy Stolarskiej, to zacząłem się, wróciło zainteresowanie Gdańskiem. Między innymi zacząłem chodzić na kurs przewodników, na którym różni wykładowcy podawali sprzeczne informacje, na przykład o Kościele Mariackim. Jeden mówi, największa świątynia protestancka, bo przed wojną był protestancki. Inni tam, trzecia co do wielkości świątynia protestancka i takie różne informacje, więc mnie to zdenerwowało i zacząłem chodzić do archiwum naszego wspaniałego, niezwykle bogatego, do Biblioteki Gdańskiej założonej, jak wiadomo, w 1596 roku. Znam dobrze niemiecki, mało tego, ponieważ po wojnie mieliśmy takiego nauczyciela w Lublinie, nauczyciela niemieckiego, który nas uczył pismo gotyckiego, które już wówczas w Niemczech to nie obowiązywało. Dzięki temu umiem dzisiaj czytać pismo gotyckie i czasem z trudnościami, czasem bez, mogę te wszystkie archiwalia studiować. Także tam poznawałem prawdę o Gdańsku i dotarłem przy okazji do informacji. Potwierdziłem, bo badałem, wybrałem sobie powierzchnię rzutu kościołów różnych na świecie i zacząłem planimetrować, czyli mierzyć dokładne powierzchnię rzutu tych kościołów i okazało się, że jest co najmniej 50 kościołów większych od Marieckiego. Ale przy okazji okazało się, że wszystkie one są zbudowane z kamienia, a nasz jest ceglany. I w ten sposób dotarłem do prawdziwej wiadomości, że jest to największy ceglany kościół świata. Dlaczego odbudowaliśmy główne miasto? Na pewno nie chodziło o to, żeby pokazać polskość odwieczną, bo oczywiście władzom komunistycznym trzeba było to mówić, bo tak samo jak z tym domem gotyckim na Szerokiej, tak samo i w innych trzeba było używać takich argumentów. Ale głównym celem było przezwyciężenie skutków straszliwej wojny, którą myśmy przeżyli. I to jest odtworzenie świata, który zniszczono, pięknego świata. A to, że przy okazji niektórzy usuwali czy nie odtwarzali na przykład niemieckich napisów, to jest zupełnie inna sprawa. Uważam, że robili źle, ale wtedy, no przecież jakie były czasy. No, ja też pamiętam, jak chciano skuć werset z psalmu w języku niemieckim na Złotej Bramie. No.
Oby się dobrze wiodło tym, co cię miłują. Niech będzie pokój w twych murach i szczęście w pałacach. No co z tego, że to jest po niemiecku? To jest werset z psalmu wyrażający miłość do miasta. Ja wtedy przypominam, ale chciano to skuć. Chciano skuć i trzeba było bronić tego. Ja przypominam, że gdańszczanie przysięgi wierności skuć królom polskim składali po niemiecku. Ja mówię, czasem dotrzymywali ich po niemiecku, solidnie tak. To oczywiście nie tak jak my Polacy, którzyśmy się ciągle buntowali. Więc język nie jest istotny, istotne jest, co się mówi. I dlatego cieszę się bardzo, że wróciła na kamieniczkę, niegdyś złotą, dziś białą, ale wróciła dewiza Szpajmana, Tuerecht, Scheue Niemand, czyli czyń sprawiedliwie, nie lękaj się nikogo. To jest bardzo ważne. Poza niektórymi mankamentami uważam, że z założenia pryncypia były słuszne. Wszędzie, gdzie się da i gdzie były wartościowe budynki, odbudować przynajmniej w kształcie zewnętrznym, dlatego, że one są częścią krajobrazu historycznego. Nie można ich traktować, ja powiedziałem wprawdzie, że to były indywidualne kamieniczki indywidualnych właścicieli, ale co innego, nie można ich przy odbudowie traktować jako pojedyncze obiekty, co właśnie robią wszyscy, no zwłaszcza historycy sztuki. Koncentrują się na jednym obiekcie, a nie zważają na otoczenie. Tymczasem to jest część zespołu. Trzeba przypominać wartości historyczne. Tu na przykład pod numerem tam długa 37, chyba 38 urodził się na przykład Bogusław Radziwiłł. My go nie przepadamy za nim, to jest zasługa Sienkiewicza. Nikt nie pamięta, że on się potem po wybrykach, że tak powiem, młodości pogodził z królem, ale zasłużył się w Królewcu jako administrator już starego księcia i naprawdę wiele tam zrobił. To na pewno był jeden z wielkich ludzi urodzonych w Gdańsku. Taki dom bez względu na to, jaką ma fasadę, ten akurat ma dobrze odtworzoną fasadę, jest cenny, bo to jest miejsce urodzin wielkiego człowieka. Czy tu na Długim Targu urodził się królewicz Aleksander Sobieski. Ciągle nie ma żadnej tablicy, nikt o tym nie myśli. A przecież niezależnie od tego, że dzisiaj te domy tworzą jedną całość, jeden blok, bo to jest 1-2, tam do 9 połączone, fasady są odtworzone i można pokazać, no przynajmniej fasadę kamieniczki, w której urodził się królewicz Aleksander Sobieski. Takich miejsc tutaj są setki. Któregoś dnia już zaczęto budowę pomnika na Westerplatte. Zgłosił się do nas bosman z portu gdańskiego. Talaga się nazywał, niestety nie znalazłem jego imienia, nie mam papierów z tych czasów, może w PTTK są, który zadzwonił do nas, potem spotkał się z nami i powiedział tak, panowie, chcą wysadzić w powietrze wartownię numer 1 na Westerplatte, jedyną zachowaną. Póki mogłem, opóźniałem to, mówiąc, to zakłóci ruch w porcie. I odkładali, ale już więcej nie mogę, zróbcie coś. No i wtedy, to był 66 rok, akurat były takie dni prasy książki w maju i przyjechał taki pisarz, nazywał się Załuski, to był zresztą pułkownik. Miał spotkanie z czytelnikami na molo w Sopocie, było wściekle zimno, mimo że to był maj. Wiatr wiał, on był zaziębiony, a myśmy do niego poszli i poinformowaliśmy go o tym i prosiliśmy, żeby podziałał w Warszawie, żeby uratować. Tak jak zwykle, bo tego się nauczyłem w tej komisji i to do dziś stosuję, żeby nie ograniczać się do krytyki, tylko podawać propozycje innego rozwiązania.
Więc powiedzieliśmy, no przesunięto kościół w Warszawie. Dlaczego nie możemy tego bloku betonowego, mocnego, przesunąć? I to jest jego ratunek dla niego. No on pojechał do Warszawy, myśmy zaczęli działać między innymi na Politechnice. No poparł nas tam rektor, wprawdzie to było poparcie tylko w słowach, ale niezależnie od tego, no jakieś tam działania się zaczęły, a myśmy się postarali o audiencję u wojewody. To była też historia niesamowita. Był tam Janusz Ciemnołoński, który zmarł niestety ostatnio, z Politechniki Gdańskiej, architekt. Poszliśmy do sekretariatu wojewody prosić o to, żeby nas przyjął. No tak, ale wojewoda nie ma czasu, ma zajęcia i tak dalej. A Ciemnołoński miał za plecami kwiaty. I mówi, o tu upalnic jest taki pusty wazon, proszę bardzo. Ona się uśmiechnęła, no zaczęła dzwonić, no i umówiła nas z tym wojewodą, mimo że był zajęty. Poszliśmy do wojewody, tego nigdy nie zapomnę. Rozmawiał z nami, my przedstawiliśmy naszą koncepcję. On mówi, o nie, nie. Tutaj zresztą już nie tacy jak wy przychodzili i uchwalono, wszyscy się na to zgodzili, że no trzeba ją niestety usunąć, wysadzić w powietrze. Wszyscy się na to zgodzili. A ja mówię, bo byli zastraszeni. Nie byli zastraszeni! Takim krokiem strasznym, groźnym. No, a poza tym, no, ona zostanie, zrobimy zdjęcia, będzie na zdjęciach. A pomyślcie, tu pomnik powstaje, tu każdy statek będzie salutował flagą. Ale myśmy już byli na Politechnice. Politechnika powiedziała, że ekspertyzę zrobi i że to jest możliwe. Specjaliści to potwierdzili, że przesunięcie jest możliwe. On mówi wtedy, no nie, ale już postanowiono, to trzeba w Warszawie załatwić. A myśmy już mieli sygnał od tego Załuskiego, że on załatwił, jeżeli wojewoda się zgodzi, to można przesunąć. No więc myśmy mu powiedzieli, ale Warszawa uzależnia to od pana wojewody, już zgoda jest. Co? Co takiego? Zaraz dzwoni do sekretarza, proszę mi połączyć tam z tym, tak. No tutaj przyszli tacy, powołują się na takiego literatę tego Załuskiego. Co? Aha, rozumiem. Odłożył słuchawkę i zaczął. Wstał i zaczął chodzić po gabinecie, tam i z powrotem. Zawsze ta sama historia, zawsze ta sama warcholstwo. Najpierw wszyscy się zgadzają, a potem... I właśnie wtedy ja powiedziałem, bo są zastraszeni. On wtedy ryknął, że nie są zastraszeni. No wyszumiał. No to róbcie sobie tę swoją ekspertyzę, przesuniemy wam tę ruinę. Takim tonem. Widać było nastawienie. Wtedy chodziło o to, by pomniejszyć rolę Westerplatte. Pomnik nie jest Westerplatte, pomnik jest obrońców Wybrzeża, a są tam symbole także komunistyczne różnych, nie mówiąc o jakichś na przykład Kosynierach Gdyńskich, których nigdy nie było, jak wiadomo. A mamy nawet ulicę. Także doprowadziliśmy w końcu do tego, no inżynier taki Aleksander Ślusarz, architekt, budowniczy, opracował, przygotował projekt i w 1967 roku w marcu z pomocą stoczni, robotników stoczniowych, no przyszliśmy, byli także obrońcy Westerplatte. Uruchomiono silnik, liny się naprężyny, a klocek ani nie drgnął nawet. Ojej, zatrzymali, coś tam poprawili jeszcze raz i ruszył. 70 metrów przesunęliśmy tę wartownię. Oczywiście potem wsadzono
byłą panią oficer milicji, która miała się nią opiekować, ale tak czy inaczej nasz cel został osiągnięty. Do dzisiaj jest to placówka historyczna, muzealna, a Westerplatczycy byli w siódmym niebie, a jeszcze ich sporo było. Tak. Byłem świadkiem odbudowy. Pamiętam ratusz. Właśnie wtedy, kiedy walczyliśmy o wartownię, o uratowanie wartowni, jak już on zgodził się wojewoda na przesunięcie łaskawie, to wtedy od razu postanowiliśmy pójść za ciosem i mówimy, kończy się odbudowa ratusza głównego miasta i w innych miastach, na przykład we Wrocławiu, w Poznaniu, w ratuszach jest muzeum historyczne miasta, a tutaj mają umieścić Urząd Stanu Cywilnego i uważamy, że chcielibyśmy pana wojewodę też prosić o jakieś poparcie idei muzeum. Co odpowiedział pan wojewoda? Przepraszam, ale zacytuję dosłownie. O nie, nie. Po tośmy Zygmuntowi Augustowi na wieży jaja złocili, żeby pod nimi nowożeńcy ślub brali. He, he, he. To byli władcy nasi. Patrzę, też byłem świadkiem odbudowy kościoła świętej Katarzyny. Najpierw, kiedy ci karmelici do Gdańska przyjechali, to mieli tylko kaplicę pod wieżą prowizorycznie, jakimś daszkiem tam załataną. Potem pamiętam, jak korpus kościoła odzyskali i oddzielony był ścianą od dzisiejszego prezbiterium. I też pamiętam, wtedy zresztą mieli odzyskane ze składnicy konserwatorskiej fragmenty wystroju, wyposażenia. Między innymi ogrodzenie chrzcielnicy i sama chrzcielnica też. Wiedziałem o tym, pamiętam jak urodziła się moja druga córka, to był rok 1967. To wtedy poszedłem do karmelitów. Powiedziałem, chciałbym tutaj ochrzcić moją córkę. Dobrze, bardzo chętnie. Tak, ale ja bym chciał ją ochrzcić. Już wiedząc, ta chrzcielnica chciałbym, żeby była ustawiona. To już było wtedy oddano do użytku także tą prezbiterialną część właśnie. Dlatego data mi utkwiła dopiero co. A ja wiedziałem, że to zawsze tam stało. Więc jeżeli ustawicie to tutaj, to ochrzcie. Oni na to poszli, ale okazało się, kościołem parafialnym był święty Mikołaj wtedy i trzeba było jeszcze załatwić w kościele parafialnym. I wtedy poszedłem do ówczesnego tam przeora. Mówi, nie, to jest niemożliwe. Ale ja mówię, ja tu zapłacę, tylko chcę to tam. A, dobrze, by się zgodził. W ten sposób pojawiła się ta chrzcielnica i to całe baptysterium przepiękne. Teraz patrzę ze smutkiem, bo przy ewakuacji po pożarze ono wróciło, ale brakuje kilku elementów. Więc Kościół świętej Katarzyny jest mi bliski. Chciałbym dożyć chwili, kiedy przynajmniej część tego wyposażenia wróci, przynajmniej część. Przestaję wierzyć, że doczekam powrotu wszystkiego. W Rzymie zobaczyłem wspaniałą dewizę, która przyświeca mi, nie wiedziałem o tym, przez całe życie wierzyłem w nią, nie wiedząc o niej. Sformułowano tam jest. Zachować stare, budować nowe, jedno w zgodzie z drugim. Tylko tyle. Nic więcej nie trzeba.